Polsce na fali tej reformy nauczania matematyki w Krakowie powstała katedra dydaktyki matematyki, którą miała pani profesor Zofia Krygowska i ona się zajmowała bardzo tak intensywnie badaniem skutków tej reformy, rozmaitych ujęć. Również tam w toku tych badań pojawiły się różne doktoraty, byłoby ich, o ile pamiętam, kilkadziesiąt, więc to jest pokaźna liczba i pewna armia ludzi, którzy się zajmowali dydaktyką matematyki, czyli taką nauką o nauczaniu matematyki. To po niemiecku też się nazywa Didaktik der Mathematik, ale w języku angielskim to się nazywa po prostu Math Education, Education of Mathematics. I powstało pismo na świecie bardzo prestiżowe, Educational Studies in Mathematics. Takie badania edukacyjne w matematyce, tak to się nazywało. W Polsce powstał rocznik, nowy rocznik PTM-u, Polskiego Towarzystwa Matematycznego, pod nazwą Dydaktyka Matematyki. No i te badania dydaktyczne zaczęły się sypać. Również kontakty międzynarodowe, to były kontakty przede wszystkim ze środowiskiem frankofońskim i z komisją, która nosiła nazwę Commission Internationale pour l'étude et amélioration d'enseignement mathématique, Komisja Międzynarodowa do spraw badania i ulepszania nauczania matematyki. I w Polsce odbyło się posiedzenie tej komisji, już nie pamiętam w którym roku, ale to były wczesne lata 70. i wtedy zainteresowanie właśnie dydaktyką matematyki i ulepszaniem matematyki bardzo wzrosło. No i oczywiście chodziło o ulepszanie nauczania matematyki na poziomie podstawowym i w nauczaniu wczesnoszkolnym, ale również na dalszych etapach i w tym również na poziomie liceum. No więc te kontakty były, ale takie trochę ukierunkowane w stronę śródziemnomorską i w stronę frankofońską. To, co się działo na scenie anglojęzycznej, to raczej było mniej znane w Polsce. No a tam się działy rzeczy również bardzo interesujące i to ten język międzynarodowy jednak powodował, że kto nie śledził tej literatury anglojęzycznej, to trochę tak zostawał na uboku. Jakby to można było podsumować? No, wprowadzenie na przykład rachunku prawdopodobieństwa i statystyki do nauczania szkolnego. Pojawienie się takich skrajnie formalnych podręczników, takich nastawionych na czystą matematykę, jak podręczniki belgijskie, Papiego. Te podręczniki można zobaczyć na przykład w bibliotece Instytutu Matematycznego na Śniadeckich. No to warto zobaczyć, trudno o tym opowiadać. No i ta reforma nauczania matematyki w Polsce również się jakoś przyspieszyła przez organizowanie doroczne szkół dydaktyki matematyki. To się nazywało Szkoła Dydaktyków Matematyki wtedy na początku, pamiętam, to organizował Kraków, również takim bardzo aktywnym organizatorem tych szkół był profesor Henryk Konkol. No i te szkoły tak jakoś jednoczyły ludzi wokół tego problemu ulepszania matematyki. To były lata późne 70. i 80. i jeszcze dalej to się kontynuowało pod rozmaitymi nazwami.